do Rumi. Mój ty smutku, trzeci automat, może tym razem będzie lepiej. Nie tak łatwo kupić. Bilet w automacie, o, teraz się udało. Dwa perony dalej, trzy automaty. Trzeba tak dokładniej. Ale bądź obcokrajowcem. Tak, w jedną stronę, nie wracamy. Kropka? Tak. Za mną nie ma obcych ludzi, co by się dziwnie patrzyli? Najwyżej. Dobrze wyglądam? Jak zawsze. Dzień dobry, witamy u Wrót do Lasu. Mamy 1 marca, tak, dzisiaj jest 1 marca, więc na horyzoncie już widać ładnie wiosnę. Temperatura zwyżkowała, wczoraj padało jeszcze błotem, wiało, dzisiaj mamy piękne niebieskie niebo. 10 stopni, godzina, data gwiezdna, godzina 10 nam dochodzi. I tak, udaliśmy się tym razem do Rumi. Tutaj wepniemy się na szlak zagórskiej Strugi, szlak czerwony. Mieliśmy pecha od wczoraj przy kupowaniu biletów na kolejne środki komunikacji miejskiej, więc wczoraj próbowałem kupić, żeby było wcześniej, bilety na autobus. Nie poszło, automat nie zadziałał. Dzisiaj na SKMC 3 kolejne automaty zaatakowaliśmy. Też jakoś pech nie chciało, żebyśmy legalnie jechali. Pani w Rumi sprzedała nam na jeden przejazd 8 biletów, wszystkie skasowaliśmy, żeby nie było, żebyśmy legalnie pojechali i dotarliśmy tutaj do Wrót do Lasu. Pomysł na dzisiaj jest taki, że idziemy sobie szlakiem zagórskiej Strugi czerwonym. Nie, podróż sama w sobie jest celem, ponieważ u celu tej drogi jest cel, czyli będziemy mieli małe bushcraftowe ognisko i zobaczymy, czy uda nam się rozpalić ognisko za pomocą metodą łuku ogniowego. Ja się zastanawiam, ale ja już znam odpowiedź. Nie uda się tego zrobić, więc ja będę kamerował, Monika będzie się męczyła. Jak dla mnie ta metoda na nasz klimat jest trochę zupełnie nieskuteczna. Będzie mokro, Monika się na pewno spoci, mi trochę karty zużyje. I prawdopodobnie nie uda się tego zrobić. Nie będziemy też najprawdopodobniej sami, ponieważ ostatnio zauważyliśmy, że po lasach kręci się coraz więcej ludzi z taką paranoją jak my. Znaczy zespołem ciekawych zainteresowań jak my, więc liczymy, że na miejscu będzie takich więcej trochę ludzi w naszym klimacie. Trasa będzie miała 16 km, udamy się do osady Piekiełko. Osada Piekiełka, jak na Wikipedii czytamy, ma zarejestrowane 2 gospodarstwa, w tym połowa z tych gospodarstw to jest leśniczówka. Udajemy się z Rumi Szmelty, to też jest ciekawe, ponieważ Rumia Szmelta była kiedyś osobną wioską, z starą wioską. W 1954 roku Rumia nabyła prawa miejskie. Dopiero w 1954 z połączenia właśnie 6 tutaj okolicznych wiosek i w związku z tym ma 48 tysięcy mieszkańców. Jest ciekawym miastem, gdzie kiedyś będziemy musieli się wybrać na zwiedzanie samej tkanki miejskiej, a nie tylko jako przystanek do Wrót do Lasu. Więc udajemy się tam. Chociaż nie, jeszcze jedno mam do pokazania. Bo jesteśmy tutaj wyjątkowo dobrze, formalnie, nagle przygotowani do wycieczki. Ponieważ
ja robiłem porządek w samochodzie. Jak ostatnio robiłem porządek w bagażniku w samochodzie, znalazłem kijki trekkingowe, co jeździły z nami od 8 lat, a tym razem robiłem porządek w schowkach. I zobaczcie, co znalazłem, tutaj będę mógł wszystkim polecić. W 2002 roku kupiłem sobie, a później gdzieś mi zniknęła książeczka, wędrówki przez parku trójmiejskim. Mega fajnie zrobiona książeczka, tutaj polecam, nie wiem czy to jeszcze gdzieś sprzedają. Przewodnik jest wydany przez Zarząd Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i cała idea polega na tym, że mamy propozycje wędrówek. Wędrówka numer od 1 do kilkunastu, w takich właśnie fajnych fragmentach, gdzie to jest w jeden dzień do zrobienia. I w związku z tym, jak się samemu nie ma pomysłu, albo się nie chce za długo siedzieć nad robieniem fabuły do wyjazdu, tutaj mamy gotowe wędrówki. My będziemy tutaj robili fragment, jak się okazuje, wędrówki numer 4, więc w przystanku SKM Rumia wychodzimy na ulicę, my nie weszliśmy, my pojechaliśmy, żeby nie zdzierać niepotrzebnie bieżnika z moich pięknie nawoskowanych na tą okazję dzisiaj desantów, po betonowej dżungli właśnie zdzierać. I tutaj ładnie widać, że tym autobusem oszukaliśmy i przejechaliśmy sobie aż tutaj. Tutaj asfalt się kończy, zaczyna się stara, brukowana droga, którą będziemy sobie szli aż za koniec tutaj tej mapy wzdłuż Zagórskiej Strugi. Gdzieś tutaj jest wspomniane piekiełko, ale to nie musi być tylko kwestia wyobraźni, ponieważ w tym samym schowku znalazła się jeszcze inna wypasiona mapa. Trójmiejski Park Krajobrazowy, co jest fajne, część północna, bo jesteśmy na północy, skala 1 do 25 tysięcy, bardzo fajna dla piechura skala, będzie można, no praktycznie każdy centymetr to jest, no, tak jak skala mówi, inaczej bym oszukał, 1 centymetr to 250 metrów. W związku z tym bardzo fajnie i dokładnie mogę pokazać jeszcze raz. To jest minus papierowych map. Kiedyś, kurde, nie chciało mi się wydawać pieniędzy na foliowane, wodoodporne mapy. W związku z tym parę razy ona była użytkowana, dopóki się mi po tym 2002 roku nie zgubiła, aż już stała dziurawa, z tyłu mam ją obklejaną taśmą. W każdym razie, dalej nie powoduje to, że nie jest sama super, jeżeli idzie o pomysł. Więc znajdujemy się tutaj i udajemy się wzdłuż Zagórskiej Strugi do... Tu jest parking zaznaczony? Tak. Tutaj jest takie miejsce bytowania teoretycznie, gdzie teoretycznie właśnie będziemy sobie robili nasze ognisko. No i jak widać bardzo fajna skala, tak, tyle można powiedzieć. No, jesteśmy w lesie, ile razy o lesie można mówić coś oryginalnego, więc tak to z Rumi właśnie wygląda nasza trasa tutaj. No i wypada złożyć się tą papierową mapę i powoli iść, jak widać. Mega petarda pogoda się trafiła. Jakbyśmy szli wczoraj, to byśmy szli przy huraganie, przy padającym błocie. Brzydkiej pogodzie, byłoby chłodno i byłoby survivalowo, a teraz idziemy tak typowo turystycznie przed siebie. No to chodźmy. Zapomniałem zrobić gestu zachęcającego. No to chodźmy. Jak przy każdym spacerze przez Trójmiejski Park Krajobrazowy, oczom się rzuca bardzo fajna, pofałdowana struktura terenu. Ten szlak akurat jest dla nas całkiem przyjemny, ponieważ idzie płasko brukowaną drogą i pozwala w sposób niemęczący się podziwiać właśnie tutaj taką ładną dolinkę. Gdzieś tutaj powinna przepływać ta Zagórska Struga. Pokażemy, tak jakbyśmy sapał się kamienny potok, pokazaliśmy kamienny potok, tak tutaj pokażemy tą Zagórską Strugę, jak tylko ukaże się naszym oczom. Mamy pecha, że akurat przy tak wiosennej pogodzie idziemy ze stroną zacienioną, z drugiej strony no, kapitalne oświetlenie, jeżeli idzie o widoki. Co? Trasa idzie łatwo, szybko i przyjemnie. Idziemy sobie tą brukowaną ulicą cały czas, tutaj się nic nie zmienia, więc jest sympatycznie, niewysiłkowo. To może, żeby nie przynudzać, jakiś temat byśmy tak taki poruszyli, jakiś taki łatwy, niedzielny, w sam raz na spacer. Może coś o koronawirusie. Temat medialny bardzo. Na początku nie chciałem się tym tematem zajmować. Oj, ludzie idą, znowu przerwa. Poszli sobie, ale jestem odważny. Zrobiliśmy przerwę, dobra, ludzie poszli, czyli to, o czym to ja mówiłem. Na początku nie chciałem podejmować tematów medialnego.
ponieważ nie o tym też jest ten kanał, raczej relaks i wycieczki, a nie poruszanie właśnie tematów poruszanych w mediach. No ale ciężko się w ogóle nie ustosunkować do sprawy ze względu na specyfikę, ze względu na to, że rano włączymy telewizor, koronawirus wypada, później włączamy radio, koronawirus, włączamy internet, koronawirus. Rano jeszcze lodówki nie otwierałem, ale też podejrzewam, żeby wypadł koronawirus z niej. Więc da się ten temat, myślę, uchwycić tak pod temat kanału, żeby za bardzo nie odpłynąć. Mianowicie kanał jest, wydaje nam się, bushcraftowy. Tak nam się wydaje, że jest bushcraftowy. W związku z tym, zajmując się bushcraftem, troszkę mimowoli nabieramy wiedzy z dziedzin takich jak survival, takich jak trochę preparing. I wybierając się tak jak teraz w las, z jednej strony umiemy sobie coś zaimprowizować, nie jesteśmy pogubieni jak dzieci w mgle, gdyby na przykładowo śledź się zgubił, sobie go wystrugamy i zrobimy samemu. Taki śledź do namiotu, nie do jedzenia. Z drugiej strony no, mamy też jakieś przygotowanie, jakiś sprzęt ze sobą, rzeczy, które nas życie nauczyło, że dobrze mieć i się przydają. I w kontekście właśnie, w kontekście tych medialnych doniesień o koronawirusie, i tutaj tak chcę powiedzieć, że jak najbardziej nie będę straszył, że mamy epidemię zombie. Z drugiej strony jest to wydarzenie niecodzienne, o charakterze globalnym, takie się rzadziej zdarzają niż lokalne. W związku z tym jest jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć, że nic się nie stało, nie było potrzeby panikować i tyle temu uwagi poświęcać. Więc jak ugryźć ten temat w kontekście tego, czym się zajmujemy, interesujemy? No na pewno właśnie w związku, na pewno w kontekście właśnie no przygotowania, czyli tak jak jesteśmy, idziemy teraz do lasu, wiem co mam ze sobą, ile czasu mogę sobie na tym wyposażeniu czasu spędzić autonomicznie. A teraz tak wyobraźmy sobie, że może nas spotkać takie właśnie wydarzenie survivalowe, typu zawał codzienności, rano nie budzimy się w lesie, w domu. Ale rzeczywistość właśnie doznała zawału, wygląda troszeczkę inaczej. Ja tutaj już nie mówię o apokalipsie zombie, ale przykładowo to, co zaobserwowaliśmy, tutaj podbiję temat na poważnie. Byliśmy parę dni temu w jednym z marketów w okolicach Trójmiasta. No i ja jak zawsze mam przyzwyczajenie, że sobie idę zobaczyć produkty o przedłużonym terminie do spożycia. No i się okazało, po raz pierwszy widziałem puste półki z ryżami, kaszami, mąkami, takimi rzeczami i tam było pusto. Ponadto dział przykładowo BHP w tych sklepach, jak tam Obi, Leroy czy coś takiego, też sobie pozwoliłem tam zajść i się okazuje z kolei, że wymiecione właśnie te maseczki, po prostu istna paranoja w tym wypadku, tym bardziej jeżeli ktoś nie wie jak takie wirusy działają i myśli, że ta maseczka go uratuje, no to właśnie dał się oddzielić od swojej kasy, a i tak umrze, albo przynajmniej zachoruje ciężko. Więc właśnie można by pomyśleć a propos tego, czy teraz to jest dobry czas, znaczy czas jest właśnie dobry przez temat, który się tak w mediach pojawia, żeby sobie pomyśleć o tym właśnie, czy w sumie domu nie mamy aż tak wygolonego z rzeczy i wygody ze względu na to, że na parterze jest żabka, że nie ma potrzeby trzymania żadnych rzeczy. Nie dlatego, że będziemy chorowali i będzie właśnie apokalipsa zombie, tylko że przez niekontrolowane zachowania konsumenckie, które mogą spowodować właśnie doniesienia medialne, okaże się, że łańcuchy dostaw w takim chyba codziennym życiu najszybciej mogą zostać zaburzone. W związku z tym pójdziemy sobie kupić kawę, że dobra, no kawę to się jeszcze dostanie, ale właśnie taką jak chcieliśmy kupić trochę ryżów, takich rzeczy, odrobić zapasy, to się okazało właśnie, że półki są puste. Woda w baniakach nawet nie była rozpakowywana, tylko po prostu na hale wystawiana, ludzie to zabierali prosto z palet. Więc my sobie myślę, że właśnie nie panikować, nie traktować sprawy tak właśnie bardzo apokaliptycznie, ale można sobie tak z tyłu głowy pomyśleć, że lepiej mieć jakiś zapas rzeczy w domu i go nie potrzebować, niż nie mieć, a potrzebować. Więc to właśnie, jeżeli idzie o temat, do którego nie chciałem się ustosunkować, bo jest taki trochę, może zajeżdżać gówno burzą, jeżeli idzie o opinię, to właśnie tak sobie myślę, że w kontekście takiego survivalu, czy tam właśnie bushcraftowania, można pomyśleć sobie właśnie też o tym, czy nasz dom jest odrobinę, chociaż jeszcze trochę ma tej autonomii, że możemy z niego przez parę dni nie wyjść, nie powinienem iść i mówić traca jest przyjemna, ja się zapowietrzyłem, bo ona idzie cały czas pod górę. Ale miałem pomysł, mam oznaczenie szlaku, szlak zagórskiej strugi. A ja cały czas mówię, że szlak jest czerwony.
No dobra, pomyliło mnie się, on jest czarny, poprawka. Jeszcze powinniśmy zbliżać powolutku do naszego miejsca ogniskowego, postoju i popasu. No i ten, przerywamy ten smutny temat apokalipsy zombie i idziemy spróbować się tam rozłożyć i rozpalić ognisko łukiem ogniowym. Ja, jak wspomniałem, będę filmował tylko. Tutaj aż tak na filmie nie będzie to widoczne, ale popatrzcie na tą plastykę obrazu i na te piękne, praktycznie wiosenne krajobrazy. A skoro jesteśmy przy początku wiosny, to może będziemy ten... Może jeszcze przykontynuuję tematy te katastroficzne. Mamy 37 lat i a propos komentarza do odchodzącej nam zimy, to mam tylko takie jedno zdanie, że ja przez całe życie, jak żyję, nie widziałem zimy bez, ani przez jeden dzień nie było śniegu. To ja za nie będę mówił, czy jesteśmy odpowiedzialni, czy nie jesteśmy odpowiedzialni ni za zmiany w klimacie, ale takiej zimy, której nie było, nie udało nam się zawić nawet żadnej nocki pod pokrywą śnieżną. Chcieliśmy się na biało rozbijać i tak czekaliśmy od Sylwestra. I się nie udało, i się już nie uda, co ciekawe. Więc no, na naszym przykładzie hobby uprawianego, to widać ewidentnie, że coś się z przyrodą dzieje, bo to akurat przyznam po raz pierwszy, że to ja jestem w stanie stwierdzić, a mam dużą tolerancję na różnego rodzaju aberracje, to nie jest normalne. Jakkolwiek nie będziemy narzekali, jeżeli idzie o same widoki, bo jest naprawdę przepięknie tam z tyłu. Miałem się pochwalić, jak znajdę rzekę, udało się wreszcie tutaj fajne zejście znaleźć. Więc standardowo, gdzie byśmy nie byli, czy to kraj, czy to zagranica, to można umoczyć, zamerdać zwyczajowo. Ja tutaj w winy nie wpadnę. Dłoń w rzece. Tym razem zaliczona zagórska struga. Kilka też słów może być wyjaśnienia a propos zamaczania ręki pół roku temu, jak byliśmy w Wilnie. Się okazało, że to nie był niemen, tylko zamoczyłem rękę w Wili. Do Niemna było kilkaset metrów, się łączyły tam dalej. Taka pomyłka, więc zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Klimat typowo górski. Dotarliśmy już na miejsce, powolutku będziemy sobie tam robili nasz piknik.
No będziemy palić. To frajdy sprawia. Żeby tak od zera spróbować, nie? A no, nie wspomagać no. Wacikiem. Nie, no tak to szybko kurczę tam kupić drewno. No można, nie? Jak się tam. No to jest. Przywieźć. To trzy świderki wziąłem w ręce, bo pomyślałem, że może przywieźć i ludzie pobawią, ale taka pogoda jest to. Patrz. To jest, gdzie będzie łysy, jak odpalę. Co mówisz? Jak rozpalę, to zobacz. No. Dobrze, że się nie musi spieszyć. Właśnie. Nie trzeba się prawda. Grób się postawię tam. Ja będę trzymał. Ale to tak za pół godziny wróci z tym filmem, nie? Ja mam w programie taki efekt, że wiem jak dymek dodać, więc ja ci powiem, że to potrwa tak, szybko. To więc bardzo skutecznie wyglądało. Faktycznie ucinał akcję. Troszkę za szybko. Jak się to gniazdo nieco głębsze zrobi, to wtedy można sobie przyspieszyć, nie? A świder... lepiej się trzyma w gnieździe. A świder czego jest zrobiony? Z czarnego bzu. Aha, że właśnie gąbka w środku, a w sumie nie zapobiło mi, że to nie zakładało. Naciskasz mocno? Tak, bo tu jest problem, że trzeba i dociskać w dłoni i jeszcze obracać tym, nie? Muszę się z nim zgadzać, jak mówię, że jak mu dostanie sobie taką metę, to ma... No dobrze, jest dobra. Proszę. Dobra, tak tu się dopasowały teraz. Chyba tak. To jest tak męczące, że jak ci się raz uda, to trzeba odczekać po prostu. Staraj się dwoma dłońmi kręcić. Obracać na chwilę, nie? Co mam pomysł? No właśnie. Zapalniczka? Nie, biżuteria może przeszkadzać. Też ta pozycja jest taka kiepska, nie? Bo to powinno się siedzieć na tyłku, stopami przytrzymywać, do przodu być pochylonym, wtedy jest niewygodniej. A ta, no, tak jest ciężko, tak nawet mi jest ciężko. Bo ze stojącej pozycji to jest tak, no... To co, może poprawimy się. My, bo świetnie nam idzie. Że to po prostu hardcore. Fuku, jest najlepiej, bo układam sobie tylko oprzeć rękę. Jedna ręka pracuje, a chciałem sobie dociskać, tak? A tutaj i dłońmi, i barki, wszystko. Masakra! Nie to już mają problemy. Z łukiem? Godzina 14:10, próba ostatnia. Trzymam. No grunt, że fajnie, że się udaje to, że o, do dymu dochodzi, dym jest. Może nawet będzie widać, że jest. Ale wynik negatywny to też wynik.
co? Jak miło? Nie pamiętam. Nieznajomi nas odwieźli. No. Było fajnie. Start. Stacja wejherowo przez stację Reda. Jedzie na to pierwszym przy torowie drugim. Pociąg STM linię 2 do stacji Gdańsk-Śródmieście do stacji wejherowo przez stację Reda. Jedzie na to pierwszym przy torowie drugim. Prosimy zachować ostrożność i zbliżać się do krawędzi peronu. Dziękuję. Żeby tego materiału nie kończyć tak jak ostatnio w Otominie, że go uciąłem i dalej wyglądało na to, jakby coś się wydarzyło, więc pracujemy nad zakończeniami materiałów, nie? Jesteśmy już po naszym bushcraftowym pikniku. Na miejscu okazało się, że zebrała się całkiem spora, fajna, zacna ekipa. W związku z tym dla poszanowania prywatności innych osób, którzy przyszli tutaj też wypocząć, to nie chodziłem z kamerą wszędzie i nie kamerowałem wszystkiego. Było nagranie z tego łuku ogniowego. Tak jak myślałem, miałem rację, sobie przyznam, że na nasze warunki klimatyczne fajnie pociąć wiedzę, umiejętności, żeby umieć to zrobić, ale nie jest to podstawowa metoda rozpalania ognia, jaką bym wybrał, mając jakikolwiek wybór. Więc wynik negatywny, jak już w Monice powtarzałem, to też wynik, było fajnie. Jak właśnie się okazało, petarda ekipa, tam będę miał filmik, jeśli udało mi się tak ten anonimowy nakręcić. Właśnie towarzystwo, które nas zaoferowało się, że nas odwiezie z powrotem na dworzec, żebyśmy nie musieli dygać 10 km. Więc jesteśmy już wesoło sobie na dworcu, czekamy na SKM-kę powrotną do Gdańska Głównego i z powrotem do domu. Więc myślę, że teraz materiał będzie wyglądał na kompletny w miarę i zasubskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, bo też wypadałoby dodać, bo to zwolniło ostatnio tempo. No i co, do zobaczenia do następnego materiału. Trzymajcie się.